Witajcie moi drodzy, sztuka równowagi finansowej, Kuba Middel. Mamy ostatni dzień września, dzisiaj jestem w Bydgoszczy, ulica Jagiellońska 1. Chciałem zaprosić na wielką integrację kolejnego prelegenta, oficjalnie oczywiście, Adriana Gorzyckiego, który współtworzy kanał Przygody Przedsiębiorców. Właśnie techniczna uwaga i przeprosiny na początku, będę lekko utykał, złamałem sobie ostatnio na łódce palec, jakieś torebki stawowe popękały, ale trudno, bólu większego nie ma, trzeba działać. Bardziej lekcja biznesowa dla młodych ludzi, żeby zorganizować przedsięwzięcie, firmę, cokolwiek, trzeba się z kimś spotkać. Na wielkiej integracji będziecie mieli komfort w jednym miejscu poznać kilkaset osób, natomiast jako przedstawiciele handlowi, jako właściciele firm często pokonacie dziesiątki tysięcy kilometrów w samochodzie, w jakiejś wyższej lidze biznesowej, w samolotach i tak dalej, żeby załatwić czy dostawców, czy klientów na Wasze usługi lub produkty. Dzisiejszy odcinek poświęcony chłopakom z Przygód Przedsiębiorców. Zobaczymy, jak taki kanał tworzy się od zaplecza i co do powiedzenia ma człowiek, który przeprowadził długie, interesujące rozmowy z setkami polskich przedsiębiorców. Zapraszam Was do Adriana Gorzyckiego. Tutaj jeszcze, jeżeli możemy chłopakom pomóc, słuchajcie i na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Tam podlajkujcie, subskrybujcie Przygody Przedsiębiorców. Tutaj też parę odcinków nagrywaliśmy ze Sławkiem Mencenem. Jak nie oglądaliście, zapraszam. A w tej chwili zobaczymy, jak się tworzy taki kanał biznesowy od zaplecza. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Kuba. Cześć Adrianie. Adrian powiedział przed odcinkiem, że wyrywałem go ze strefy komfortu. Czy to prawda? Zawsze, nie? Zawsze jak coś nagrywamy. Dzień dobry, to jest jakoś inaczej, cześć, nietypowo. Witam Ciebie raz jeszcze. Cześć. Moi widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Myślę, że doskonale znają Ciebie wszyscy, którzy śledzą poczynania. Jeżeli tak, to bardzo mi miło, natomiast nie mam takiej pewności. No to przekonamy się. Napiszcie proszę, czy kojarzycie Adriana. Adrianie, oficjalne zaproszonko na wielką integrację. Będziesz jednym z prelegentów. Bardzo chciałbym, żebyś zabrał głos, kilkadziesiąt minut o polskiej przedsiębiorczości, Twoje wnioski i tak dalej. Natomiast jakieś wprowadzenie do Twojej prelekcji, do Twojego wykładu. Nie wiem, czy usiądziemy, czy tutaj pogadamy. Myślę, że tam się czuję o wiele bardziej komfortowo. Tutaj jakby raczej pracuję sobie na spokojnie, umysłowo, kreatywnie, przynajmniej tak sobie wmawiam. A tam jakby dzieje się tutaj cała nasza magia, więc myślę, że tam będzie dużo lepiej. Byłem Waszym gościem dwa razy. Dzisiaj trochę już się poznaliśmy. Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z YouTube'em? Skąd pomysł na Przygody Przedsiębiorców? Przede wszystkim z tego, że prowadząc poprzednią firmę, zauważyłem, że wielokrotnie szereg problemów, które w tej firmie mieliśmy, siłą rzeczy, Przygoda Przedsiębiorcy, było rozwiązywane przez to, że rozmawialiśmy z innymi przedsiębiorcami, którzy mówili, hej, ja już to przerobiłem, zrób tu i tu, zadzwoń tu i tu, będzie załatwiona sprawa. No i między innymi ten element oraz to, że YouTube oraz internet no, dynamicznie się rozwijają. Wszystkim nam się wydaje, że to wszystko jest już bardzo rozwinięte, a mi się wydaje z kolei, że jesteśmy wciąż bardzo na początku tej drogi. No to te wszystkie czynniki spowodowały, że postawiłem sobie hipotezę, a co by było, gdybym z tym światem związał się bardzo mocno? No i w efekcie jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie oczywiście nie sam na to pracuję, również jest mój współnik Bartosz Kolanek, Bartosz Kolanek oraz cały nasz zespół, więc no jakby czujemy, że dzieje się dość dużo, bo przy okazji mamy oczywiście możliwość i zaszczyt poznawać takie osoby jak na przykład ty. No bez przesady, ale dziękuję. Usiądziemy? Oczywiście. Na oficjalnych tutaj kanapach. Zapraszam. Adriana i Bartka. To jak ty masz być prowadzącym, to zapraszam na mój fotel. Dzięki. Ja słuchajcie, to nawet na jednym strzale możemy, bo u mnie robimy bardzo to wideoblogowo, aczkolwiek chciałem wam pokazać, jak tego typu kanał się tworzy od zaplecza. Jeszcze raz tylko technicznie zapytajmy, Adrian, bo ja mogę się napić wody? Mogę się napić? Oczywiście. Witaj w Przygodach Przedsiębiorców. Dziękuję. Kiedy to się zaczęło? Ile lat pracowałeś na 60 tysięcy subskrypcji? To zaczęło się w sierpniu 2017 roku, tylko że początkowe założenie było takie, że chcieliśmy nagrywać jeden odcinek miesięcznie, a teraz robimy, licząc z PP tygodniem, trzytygodniowo. No więc przeskok dość duży, ale to wynikało z tego, że początkowo podchodząc bardzo na spokojnie do tego, czyli na zasadzie eksperymentu, zobaczmy co się stanie, w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że wkładamy stosunkowo niewiele czasu, a wyjmujemy bardzo dużo, nie tylko w obszarze korzyści finansowych, ale przede wszystkim nowych relacji oraz pogłębienia naszej wiedzy. No więc stwierdziliśmy, że jeżeli inwestycja jest niewielka, a zwrot duży, no to co będzie, jeżeli inwestycja będzie duża?
zwrot będzie jeszcze większy. No ale i tak... stało się to twoją pracą, można powiedzieć, tak. Twoim biznesem, tak? 100% jakby czasu. Słuchajcie, chodźcie u mnie się na jednym kadrze na kanale, bo jesteśmy teraz na szczycie równowagi finansowej. Dobrze, chodźcie, napijemy, pogadamy jak youtuber z youtuberem. Ja też jestem youtuberem już teraz. A ty masz takie wrażenie, że to wyrażenie, zdrówka. Stuknijmy się może pod rękami. Dobra. Masz takie wrażenie, że to słowo jeszcze ma być dźwięk pejoratywny, czy już nie? Wiecie co, nie wiem. Ja byłem sceptyczny, ja to zresztą to chciałem ciebie przepytywać. Ja tylko powiem, że dzięki YouTube'owi. Sorry, taka maniera. Dzięki YouTube'owi poznaliśmy się. Dzięki YouTube'owi poznałem Sławka Mencena, poznałem setki ludzi live, także szacun. Natomiast chciałem ciebie przepytać na okoliczność tego, co robisz. Jestem bardzo ciekawy z twojej perspektywy, bo nie obejrzałem wszystkich filmów, nie da rady wszystkiego obejrzeć. W pigułce, jakbyś nam zdefiniował, gdzie jest dzisiaj taka polska uczciwa przedsiębiorczość po trzech latach rozmów bardzo szczerych z przedsiębiorcami? Znaczy, wydaje mi się, że jest przede wszystkim w dwóch obszarach. Po pierwsze, kolosalnej determinacji, no bo myślę, że wielu przedsiębiorców zgodzi się z tym, że pomimo, że robienie interesów w naszym kraju jest chyba trochę łatwiejsze niż jeszcze było kilka lat temu, no to jednak powiedzmy aparat państwowy niejednokrotnie pokazuje, że nie do końca rozumie chyba potrzeby przedsiębiorców i nie do końca rozumie, że przedsiębiorcy to jest tak naprawdę gałąź, na której wszyscy siedzimy, a od czasu do czasu próbuje się ją piłować, totalnie bez sensu. Więc na pewno determinacja, to jest taki trochę może wyświechtany slogan, ale mam wrażenie, że w czasach różu, pluszu i takiej troszeczkę nadmiernej poprawności politycznej, szumnie brzmiących haseł typu work-life balance, to powoduje, że ludziom umyka to, że przedsiębiorczość to jest bardzo często, trochę może przesadzę, ale myślę, że wiele osób to poczuje, że to jest bardzo często krew, pot i łzy, no bo często ryzykujemy bardzo dużo, często dostajemy spore dawki stresu, ponad normę to, co dostaje powiedzmy normalny człowiek, więc ta determinacja naprawdę jest taką pewnego rodzaju tarczą, która pozwala w tym wszystkim wytrwać. A drugi element to jest taka bardzo otwarta głowa, no bo to jest w ogóle ciekawe, jak przedsiębiorcy muszą zarządzać swoją psychiką, no bo z jednej strony zatrudniają ludzi, mają pewnego rodzaju wpływ, żeby nie powiedzieć władzę, mają pieniądze, ale o tym, czy przetrwają, czy nie, zależy przede wszystkim to, czy są pokorni, czy mają wciąż otwartą głowę, no bo jednak te wszystkie elementy powodują, że nasze ego może spowodować, że nagle uwierzymy za bardzo w swoją nieśmiertelność, a co potem się może skończyć zderzeniem tira z wróblem, gdzie tirem jest rynek. A w momencie, kiedy jest otwarta głowa i umiejętność dostosowywania się do sytuacji, to chociażby pokazał, czy pokazuje sytuacja z COVID-em, gdzie przedsiębiorcy bardzo często i bardzo szybko pivotują swoje biznesy, zmieniają kierunek, to jest taki troszeczkę gwarant ich przetrwania, a ci, którzy kurczowo trzymają się swojego modelu biznesowego, pewnych wypracowanych schematów, bo to kiedyś działało, no to potem mogą się bardzo srogo rozczarować. Więc jakby to są takie elementy wspólne z kilkunastu, które powiedzmy widzę wśród naszych gości, że z jednej strony właśnie kolosalna determinacja, żeby na przykład być w stanie przetrwać chude lata, które pojawiają się praktycznie w każdym biznesie i w każdej branży, czasami w sposób totalnie nieoczekiwany, a z drugiej strony, żeby umieć właśnie zmieniać kierunek, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Czyli elastyczność, determinacja, no powtarzają się te sprawy, łatwo się o tym mówi. Tak, ale wydaje mi się, że takie rzeczy trzeba na okrągło powtarzać, bo nie wiem jak tobie, ale mi bardzo często się zdarza, że kiedy się wpadnie w taki codzienny wir pracy, tak zwaną bieżączkę, to takie pewne uniwersalne prawdy, które są taką trochę latarnią morską, która nas prowadzi, że one umykają, bo jesteśmy za bardzo po prostu zabiegani, a kiedy do czasu właśnie usłyszymy coś, co już słyszeliśmy 100 razy, no to jest po prostu takie pomocne, żeby wrócić na właściwy kurs. Pytanie chyba jeszcze, jak to będzie powiedziane i kto to powie? Tak. Z jakich okoliczności? Tak, też. Mój przekaz znasz, także tutaj znacie jako moi widzowie przekaz mój, nie będziemy się powtarzać. Co sądzisz o założeniu wielkiej integracji, o założeniach tego projektu? Półtora roku temu spotkaliśmy się w 200 osób. W zeszłym roku spotkaliśmy się w 500 osób. Teraz mamy już ponad 600-650 osób, więcej niż 1000 technicznie przyjechać nie może, ale chciałbym, żeby zwłaszcza młodzi ludzie zobaczyli, ile można zrobić w 22 godziny, ile kontaktów można nawiązać, ile się można dowiedzieć od autorytetów, jeżeli ty przepytałeś, nie wiem, 200-300 osób, które prowadzą potężne firmy, małe firmy, myślę, że jesteś w stanie spuentować to jakimiś radami w ciągu 30 minut. Takich prelegentów będzie, słuchajcie, 10, jak Adrianie, ty. Mi brakuje takiej
prawdziwości. Dzisiaj w ogóle w mediach jej nie ma wcale. W internecie myślę, gdzieś tam przebłyskuje, ale na żywo to jest na żywo poznać ludzi i tak dalej. Co sądzisz o tej koncepcji? To się różni od konferencji, gdzie wszyscy mają wszystko zapłacone i czekają tylko, żeby się skończyło i pójść się upić. Tak? Tutaj trzeba załatwić deala, czyli poznać maksymalnie dużo ludzi, maksymalnie się dużo dowiedzieć. No i od innych i o sobie. No tutaj właśnie jakby uderzyłeś taki element, który z mojej perspektywy na większości konferencji, wydarzeń, eventów szeroko rozumianych nie jest za bardzo przemyślany i dopracowany, czyli kwestia networkingu, bo bardzo często kładzie się taki duży nacisk na to, żeby przede wszystkim byli, powiedzmy, prelegenci, jakaś tam wiedza wyniesiona ze sceny i to jest oczywiście super ważne. Natomiast koniec końców, ja bardzo lubię takie powiedzenie, żeby dawać szansę przypadkowi. I tym przypadkiem jest właśnie możliwość znalezienia się w miejscu, w którym jest kilkuset przedsiębiorców. Życzę, żeby to był 1000, bo to bardzo mocno podnosi prawdopodobieństwo, że dużo większa liczba osób po prostu dzięki temu osiągnie jakąś korzyść, no, intelektualną, czy biznesową, bądź relacyjną. I to takie, powiedzmy, przesłanie i prośba, którą mam do osób, które to będą oglądały, które jednocześnie będą na konferencji, to jeżeli przyjedziecie z kolegą czy koleżanką, to proszę, nie siedźcie z nią. Dokładnie. To jest coś takiego, kiedy jedziesz z kolegą, to siłą rzeczy spędzacie razem czas, idziecie razem po kawę, do toalety i to powoduje, że tracicie pewne szanse, a w momencie, kiedy jesteście rozdzieleni i siłą rzeczy musicie rozmawiać z obcymi ludźmi, no to tutaj zadziała po prostu statystyka. Na osób 5, 10 czy 20, które poznacie, siłą rzeczy jedna z nich prawdopodobnie da wam coś wartościowego, ale też trzeba o tym pamiętać, żeby jednocześnie nie chcemy tylko i wyłącznie brać, ale też chcemy dać sami od siebie. Więc w momencie, jak będziecie używali wizytówek jak shurikenów, rzucając we wszystkich, to nie jest najlepsza strategia. Lepiej jest szukać wspólnych mianowników z drugą osobą, co możecie zrobić razem, a nie co ta osoba może ci dać. Bo to ta strategia nie jest efektywna, pomimo że wiele osób ją stosuje. Pełna zgoda. Tak samo ja zauważyłem na poprzednich dwóch konferencjach, że ktoś się zagadał z jedną osobą i potrafili siedzieć przy piwie od godziny, nie wiem, tam 22 do 6 rano. Nie do końca po to jest ta impreza. Na takie piwo czy obiad możecie się umówić za tydzień, za dwa, za trzy. A tu ci przerwę, bo wiesz, z czego może to wynika? Mm-hmm. Że ludzie są zbyt kulturalni, w sensie takim, że kiedy się z kimś rozmawia, to nie do końca wiadomo, jak nagle powiedzieć: dobra, Kuba, miło było cię poznać, idę poznawać kolejne osoby. Trzeba umieć to zrobić. Tak, ale właśnie o tym tutaj to trzeba wyraźnie podkreślić. Asertywność, tak? Że jak będziecie z kimś rozmawiali i już poczujecie, że temat się w pewien sposób wyczerpał, bądź nie ma tego wspólnego mianownika, no to szanujcie czas swój, ale też tej drugiej osoby i powiedzcie wprost: słuchaj, Kuba, dzięki, miło się rozmawiało, chcę iść poznawać kolejne osoby, żeby z tej konferencji wyciągnąć maksymalnie, ile się da, i to jest uczciwe postawienie sprawy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ciekawostka wam powiem. Tworzę taki klub aktywnych rentierów. Tam jest w tej chwili 40 osób. Jeździmy na wyjazdy. Widzimy, że jesteśmy identyczni gdzieś tam genetycznie, biologicznie, naukowo. Podobny poziom materialny, podobne wykształcenie, podobne wycieczki, wszystko podobne. To nie wynika z tego, że ja tak wymyśliłem, albo chłopaki trafili na ogłoszenie. Tylko słuchajcie, wy też oglądacie z jakichś przyczyn nas w tej chwili. Google wie, co ma robić. I osoby, które przyjeżdżają na tę konferencję, bo jest pewien duch, który zobaczysz. No będzie pewna energia, pewna atmosfera, że każdy się nie rozumie, ale no to zawdzięczamy również niestety Google'owi, Facebookowi, że wie, co serwować. Jak ktoś robi na przykład, nie wiem, kurczę, pokarm dla kotów, czy wycieczki do gdzieś tam, to będzie inne towarzystwo. Tu jest towarzystwo ludzi przedsiębiorczych, konferencja ludzi przedsiębiorczych. Jak dla mnie jesteś twarzą, można powiedzieć, takiej YouTube'owej, internetowej przedsiębiorczości. Dziękuję. I chciałbym, żebyś naprawdę, Adrianie, bardzo, bardzo uczciwie dał nam takiego pozytywnego kopa do dalszych działań. Zresztą sami musimy się nakręcać w bardzo niewdzięcznych czasach. Tak, no właśnie to powiedzenie, że obyś żył w ciekawych czasach, no można to spojrzeć dwojako, albo pozytywnie, albo negatywnie. No na pewno żyjemy w czasach, których no, żaden z obecnie żyjących przedsiębiorców jeszcze nie przerobił, czyli czasy pandemii. Ostatnio nawet słuchałem takiego jednego podcastu, gdzie był odcinek dotyczący tego, jak Amazon walczył z Walmartem o prymat tego, kto tam, powiedzmy, zdobędzie internetowy handel. I tam właśnie był wątek dotyczący, no, tych świeżych wydarzeń dotyczących COVID-u, że okazało się, że nawet w tak gigantycznej firmie jak Amazon, jeżeli dobrze zrozumiałem odcinek,
nie było procedur pokazujących, co masz robić w momencie pandemii. Więc jeżeli tego typu gigant, mający takie zasoby, zatrudniający no, topowych specjalistów na całym świecie, blisko chyba milion osób już zatrudniają, mają to przekroczyć niedługo, jeżeli nawet oni nie byli przygotowani, to co dopiero przedsiębiorcy, którzy no, są odrobinę mniejsi. Dokładnie, a to jesteśmy my, taka średnia klasa, tak, która ma chyba w Polsce najtrudniej. No, pracownik etatowy jakoś sobie poradzi, o ile ma robotę, ma umowę. Miliarder przeżyje, bo najwyżej spółkę sprzeda, albo komuś nie zapłaci, brzydko mówiąc, albo, albo splajtuje. Albo rano się po prostu budzi i zobaczy, że jego majątek stopniał o kilka miliardów, bo akcje potaniały, ale wciąż ma chleb dwa. Kupi. Ale wciąż ma dwa, natomiast ta nasza średnia liga, ja ci Adrian trochę się wyżaliłem w tym naszym pierwszym spotkaniu, ale ja słuchajcie, przedsiębiorczość czuję. Robię to od dzieciaka. Ojciec to robił, dziadkowie tam, nic im nie wyszło, ale no gdzieś takim handlowcem jestem w środku. Słuchajcie, z taksówkarzem wczoraj rozmawiałem. Przerąbane, pracuję na koszty. Dzisiaj byłem u chłopaków w warsztacie samochodowym. Powiedzieli, 10 lat temu robili to dla przyjemności, robili jakieś auta wyścigowe, takie śmakie. Dzisiaj robią to samo, to się nie spina. Walczą. Walczą, więc słuchajcie, w tej walce po to się walczy, żeby wygrać. Przed chwilą Adrianowi powiedziałem, byłem na górze w knajpce, że za identyczny obiad wczoraj w Łodzi zapłaciłem 150, dzisiaj w Bydgoszczy za bardzo podobny 59. Przyjeżdżajcie do Bydgoszczy i tutaj zostawiacie pieniądze. Przyjeżdżajcie do Bydgoszczy, tylko chodzi o to, że przedsiębiorca nie widzi, gdyby podniósł cenę o 30-40%, zacząłby zarabiać, a klient i tak byłby zadowolony. Tak. Bo nie rozmawia, bo nie przyjeżdża, bo siedzi w kokonie, ktoś mu napisał, o jesteście drodzy. Autentycznie to są tego typu sygnały. Tak, a też jakby tutaj taka dygresja, że bardzo często przedsiębiorcy mają zbyt niskie ceny z tego powodu, że po pierwsze lubią to, co robią, a po drugie... Dokładnie. I właśnie tak jak powiedziałeś, przez to, że nie pytają i nie rozmawiają, to nie wiedzą na przykład, że załóżmy za daną usługę mogliby wziąć 2 albo 3 razy więcej, bo klienci są gotowi za to zapłacić, no, ale przecież klient sam ci nie powie, Kuba, zapłacę ci 3 razy ale więcej za to samo. Czy może nie, mi nie wypada też powiedzieć kolegom, u których serwisuję samochód od 10 lat, że mi nic nie zmieni, czy wezmą 300 zł, czy 550, a im się zmieni. Tak. Bo wszystko podrożało, ta kasa słabnie, podatki są ogromne, inflacja, oni nie czują owocu swojej pracy, także ja też jestem po to, żeby delikatnie wspierać, ale ty jesteś dzisiejszą gwiazdą odcinka, Adrianie, i jeszcze raz ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. 24 października bardzo, bardzo na was czekamy. No i wyśpij się proszę, bo to jest od 8 rano do 6 rano. 22 godziny walczymy. Będę przygotowany na 100%, to mogę tutaj obiecać tobie i widzom. Będzie ciekawy, idą z siebie maksa. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, 24 października, wielka integracja. Kłaniamy się nisko, piątka przedsiębiorcza. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Hej, cześć.